Hej, siemano, witam w kolejnym odcinku Divide and Conquer. Zostawiłem okno otwarte, mam nadzieję, że tego nie będzie tak słychać zbytnio. Ale naprawdę, no musiałem mieć otwarte okno, naprawdę, naprawdę. Mamy tutaj bitwę znowu z Variags of Hunt. Tym razem bijemy się z dwoma dobitymi armiami. I mamy przewagę liczebną nawet nad nimi, dlatego ta bitwa nie powinna być jakaś szczególnie trudna. Z tego co pamiętam, to sprawy mają się tak. Easterlingowie dogadali się z krasnoludami. I teraz... No, są na takim układzie, że zostali ich wasalem, więc ich podbój będziemy musieli odłożyć. Chyba, że chcemy bić się z krasnoludami dodatkowo. Dlatego też moje siły mogę skupić na wojnie z Variags of Khant. Dobra, to wygląda fajnie. Mam naprawdę sporo oddziałów miotających, to niesamowite ile my ich mamy w ogóle, nie? Potencjał niesamowity. Jasne, muszą iść, nie wiem, stąd. Dobra, jeden oddział już miota. Zostały, niech nie uciekają. W ogóle... Ja pierdzielę, coś sobie zrobiłem. Nie wiem, jakoś podrażniłem sobie usta. Ja pierdzielę, mam takie rozcięte od środka. Trochę pobolewa, jak mówię. Dobra. To są dobre oddziały. Jedne z niewielu, które posiadają Variags of Khant. Za chwilę podejdą zasięg i będzie po sprawie tak naprawdę. Dobra, pauzujmy. Teraz tak. Nie. Wy tutaj stójcie, a wy tutaj. Teraz tak, wy będziecie w nich wbiegali. Są cię miotające, to... Nie wiem, no. Na pewno wy się skupicie na tych oddziałach. Wy na tym. Wy się skupicie na tym oddziale, dlaczego by nie? Posiłki nadal tam idą. One powoli sobie idą, dlatego nie ma problemu. Jeśli generał to będzie problem. No i dobra, no. Najpierw wytrwajcie ten atak. A teraz ich atakujcie. Dobra, oni już tutaj tracą morale, widzicie, no. Mój elitarny oddział doprowadził do paniki rywala. Bardzo ładnie. Oni mają chyba słabe morale, tak mi się wydaje. Bo naprawdę szybko spanikowali. Tak naprawdę to oni porządnie nie wjechali i już się skończył atak. Dobra. Tutaj trochę będzie trudniej, ze względu na to, że mam lekkie oddziały rozstawione. Ale nic, co by było niemożliwe dla nas. Dobra, oni zdążyli się rozstawić. Właśnie tego się spodziewałem, że oni... pauza, Jezu, pauza. Jakoś tak się rozstawcie, ale na prędkości. Nie zdążymy, dobra.
Ale to jest bardzo dobry oddział, jak widzicie, no oni sobie radzą z kawalerią bardzo ładnie. Bo to ich rekrutowałem, nie? Dobra, moja kawaleria wjechała w jego łuczników. Pięknie. Beautiful. Miotajcie. Czemu wy podchodziliście tutaj, nie wiem, do tyłu? Tu jakiś dobity oddział się broni. I ładnie daje sobie radę, pięknie. Tam idą posiłki. Dobra, one już tutaj pędzą do nas w zasadzie. Dlatego zrobimy tak. Pół mojej armii będziemy musieli przekierować teraz trochę. Przekierujemy ich mniej więcej tak. I połowę tych oddziałów przekierujemy tak. Będziemy musieli sobie zabezpieczyć tą flankę, dlatego najlepiej będzie od razu tutaj generała do walki wysłać. I każdy biegnie. Wiadomo. Musimy się śpieszyć. Dobra. Tutaj ich rozwaliliśmy pięknie. No to w zasadzie reszta moich oddziałów może podchodzić gdzieś, nie wiem. Gdzieś tutaj jest flanek. W zasadzie możecie podbiegać. Jakoś wielkiej aktywności w tych bitwach nie mieliście. Dobra, bijemy się. Dobra, załamani uciekają. Mój generał nie goni te oddziały. Oni się nimi zajmą. Teraz tak. Dobra, te oddziały się rozstawiają bardzo ładnie. Wy byście podbiegli tutaj. Nie mają szans. Dobra, wy ich tutaj dogońcie. I przegońcie. Mój generał będzie mógł podjechać. Dobra, atakuje moją średnią piechotę. To trochę źle. Ale powinni dać radę, powinni dać radę. To bardziej, że nawet im pomożemy. Mam średnio dział, to jest głupie trochę. O, what the fuck? Co tu się dzieje? Jezus Maria. Dobra, atakujemy go. Wszystkim co mamy. To muszę być trudne, bo to jest jego generał, no nie? Ale nic, co by było niemożliwe. Dobra, mój generał wraca. Tutaj go ładnie udało się zamknąć w kole. Ten oddział w zasadzie już padnie. Teraz tak. Tutaj trochę nas zbiją, ale to jest ciężkie, oddział on sobie poradzi. Pam, param, pam, pam. Ten generał tutaj mnie teraz zaatakował. Skupiamy nasz ogień na nim. Moje elitarne oddziały tym bardziej. Pięknie. Skupieni na generale. I miotać. Ma tutaj ginąć po prostu od tych pocisków. Oni mają naprawdę spory atak, więc to nie powinien być problem. To jest jego elitarny oddział. A tam jest generał. Aha, ja myślałem, że to jest w ogóle generał. To nie zła lipa. Pym, 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 pym. Dobra, dorwaliśmy Brotherhood of the Bow. O Jezu.
bracia Łuku, coś takiego. Nie jestem pewien. Dobra, to nadział padnie. Będziemy mieli trochę strat, ale on padnie w końcu. Tutaj ładnie się broni. Dobra, tutaj pada. Ten początkowy napór tylko był taki ciężki. Tutaj także pada oddział. Wy naturalnie im pomagacie. Mój generał odwrót. Nie będziemy nim tak manewrować. Dobra, no to się wkopali trochę. Teraz mój generał może tutaj podjechać. O, nie obejdzie się bez strat. 50%. Ładnie. No ale biliśmy się tutaj z elitarnymi oddziałami. Trzeba się z tym liczyć. Jak widzicie, generał bardzo silny, mój elitarny oddział rozwala. A to średni oddział, średnia piechota, dlatego tak ciężko idzie. Dobra, tutaj 30 zostało. Bardzo silni. Dobra, ten oddział niech idzie tam pomagać od razu. I to nie ma tutaj nawet dyskusji. Tutaj sobie nie radzą trochę. Trochę bardzo, bo bracia Łuku ich ładnie biją. A moja oddział spanikował, no nieźle. Dobra, ale bijemy ich tam. Dorwali mojego generała. Fuck you. Dobra. Nie ma problemu. Damy radę. Dobra, generał tutaj jego trochę też ma dość. Jak widać. Allahu Akbar. Mieliśmy dwie armie. Druga armia nadal idzie. Dlatego nie jest tak źle. Ta bitwa nie jest taka beznadziejna. On ucieknie. Niestety. Ci Brotherhood of the Bow są naprawdę wytrzymali. Dobra, udało ich się pokonać. To jest dobre akurat. Chociaż tyle. Utracili elitarne oddziały. Ale jeśli będą tak nadal atakować, to będzie problem. Te oddziały naprawdę dają radę. Tego drugiego tylko generał tak naprawdę ocaleje. Dobra, ta armia nie ma bytu w tym momencie. Oni będą tutaj po prostu odpychać armię. A Fortwin poprowadzi moją armię do tego miasta. Dobra, to była dobra bitwa. Nie było się bez strat niestety. A co ja bym tu dorekrutował? Może kawalerię. Kawalerii trochę brakowało chyba w tej bitwie, tak mi się wydaje. Teraz tak. Aha, te oddziały mogą się wrócić do tej armii i stworzymy kolejną armię. Yeah! I tutaj będziemy rozstawiać wieżyczki. Yeah! Musimy widzieć, co się dzieje tam od stron Mordoru.
trochę mnie denerwują ci Variants of Khant, ale mam nadzieję, że te bitwy naprawdę ich osłabią. Poza tym ja jestem większą frakcją od nich, to mogę sobie pozwolić na większej ilości armii. Tym bardziej, że mam bardzo fajne armie, oddziały do rekrutowania. Dale mnie bardzo lubi, świetnie. Dawać mi tych. Wyjdziecie i wyjdziecie. Pięknie, mamy jedną pełną armię. Idziemy sobie tutaj. Dobra, Fortfin idzie na miasto. Tych mi stąd przegoń. Na automacie nie będę się z tym pierdzielił. Za długo trwało. Mógłby się nawet wrócić do Mataram, ale chyba nie, chyba nie. To jest armia pewnie na podbój tego rejonu Dale gdzieś tam. No, oni będą chyba podbijali znowu Dale. Chyba Dale. Kurde, musiałeś iść naokoło Downie. No, my Marku w armii. Tak bardzo lubią Mordor, że nawet ich oddziały mają swoje armii, no ciekawe. Jeden, weź mi go stąd. Ośmiu konnych to nadal fajna siła, ale... Jezu, coś teraz jedzie tam za oknem. To piękny budynek, musimy go mieć. Oj, to piękny budynek. Jezu, jakie fajne budynki. Paladynów, będę mógł rekrutować paladynów, panie. Jezusie, dobra, budujemy to. Pięknie. Paladynów. To już będzie kawaleria. Dobra. Ty mi tutaj pilnuj. Bo nigdy nie wiadomo, oni stąd się wyłaniają z tych rejonów normalnie. Denerwują mnie trochę. Dobra, moja dobita armia będzie robić za taką linię defensywną tutaj. Miejmy nadzieję, że nagle nie wbiją we mnie jakąś ogromną armią. Variants of Khant jak zwykle. Trochę tych pełnych armii im jednak wybiłem, no nie? To musieli jakoś to odczuć, no nie wydaje mi się, żeby tak mogli w nieskończoność rekrutować te oddziały. Dobra, tutaj nie mają takiej obrony. Aha, to jest moje nowe miasto, dopiero co założone, bardzo ładnie. To nie będzie nastawione na wojny raczej. To będzie takie spokojniejsze miejsce, w którym będziemy po prostu nastawieni na handel. Tak jak tutaj właśnie, rozbudowujemy stolicę. Uuu, fajny przychód, to sobie wybudujemy kiedyś. To też musimy wybudować. Pięknie. Stać mi na elitarne oddziały w ogóle. Nie, dajcie mi tych, oni są fajni. O, żywy gnoje na moje rejony. Dobra, rozstawiaj, rozstawiaj. Musimy wiedzieć, co tu się dzieje, bo później będą problemy. Dobra, Warfest rekrutuje. To nie ma problemu, że tam jakieś śmieciowate armie Mordoru mi wbiją. Mój król sobie idzie powolutku. Fortfin idzie na miasto, okej. Okay. To jest ich generał. Nawet nie masz takiej armii, koleś.
Chętnie by się ciebie rozwaliło na miejscu, Dorwinion. Kim ty w ogóle jesteś, Batu? Zwykłym generałem. Dobra, to będzie taka bitwa na zakończenie tego odcinka. Batu to zwykły generał po prostu, ale... No jako generał on ma ten swój oddział, no to musimy się go pozbyć. Później może być problemem. Tak jeden oddział naprawdę jest problemem w Total Warach. W tym Total Warze, dajmy na to szczególnie dwa, to wiele by nie zdziałał tym jednym generałem. Ale Shogun 2 to w ogóle inna gra w porównaniu do Medievala, jeśli chodzi o samą mechanikę. Nie płonący mi. Zaraz wychłostam tego, kto tymi płonącymi gównami miota. Wy macie mi się skupić na atakowaniu właśnie tych, generała. Pięknie, wybijają go. To oddziały się nie przebiją, no nie ma szans. Teraz się wbijamy w nich. Mój generał także w ruch. Musimy go ubić. Musimy go ubić, bo jest problemem, no. Nie ukrywajmy tego. No ja pierdzielę, no nie gadajcie, że mi znowu ucieknie. Co za... Ale śmieć. Ja pierdzielę. Ile mi zabił? No 10%. Ale to jest głupie. Jezus Maria. Co za dno. Dobra, zapomnijmy o tej bitwie. Ona była nastawiona tylko, żeby zabić tego generała, a on nam uciekł. Na koniec. Dobra, ewakuuj się. Póki możesz. Póki możesz, uciekaj. Dobra, zasejwujmy. I zapraszam was na kolejny odcinek, który będzie pewnie kolejnego dnia, więc trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.